Zanim się doczekaliśmy tego mostu, na który czekaliśmy wiele, wiele lat, mieliśmy trzy punkty zbiorcze, aby dostać się na wyspę. Aby do Gryfii się dostać, pływały jednostki żeglugi szczecińskiej, prom stoczniowy, nasze stateczki, które były dostosowane do przewozu ludzi. Czasem i w deszczu, i w śniegu, ale i w słońcu już się czekało, już rozmawiało o tym, co się będzie robiło, co wczoraj się robiło, co się wydarzyło. Stocznia to nie tylko doki, to nie tylko urządzenia, hale produkcyjne, ale przede wszystkim ludzie. Ich praca, ich doświadczenie i to, co tutaj potrafili się nauczyć, jest i była kuźnią rzeszy pracowników, którzy w tej chwili wykorzystują swoje zdobycze zawodowe w wielu, wielu, wielu zakładach związanych z gospodarką morską. Wypalamy blachy, posycia, składamy, gniemy blachy, wypalamy na maszynie, obrabiamy, fazujemy tutaj, gniemy na prasie i potem wysyłamy pod statek i tam monterzy montują, na statku już. Najpierw dostajemy od technologów naszych wydziałowych programy, które tutaj na maszynie są wgrywane i potem wypalają pracownicy. Potem idziemy na statek, mamy też takiego naszego pracownika, który zbiera szablony rzędne i z tych rzędnych gniemy tutaj na prasie. Po wygięciu blach jadą pod statek. Tutaj się coś dzieje, cały czas co innego jest. Codziennie inne zadania mam. Na inne okręty, na inne statki. Wszystkie elementy wykonujemy, żeby ten detal wyglądał i odświeżony był jak nowy. W każdej pracy jest ciężko, zależy kto ma jakie predyspozycje. Moje ręce są na tyle przyzwyczajone, że sobie jakoś daję radę. Są różne śruby. Do 30 ton jest to trzeba w stanie obrobić. Od małych, załóżmy pół kilograma, kilogramowych do 30 tonowych. Taką mamy rozpiętość i takie robimy. Pionierem tej firmy był mój ojciec, który między uczestniczył w zakładaniu to 70 lat temu. Ja przyjąłem po prostu tą pałeczkę po nim. Nie? Miałem 8-10 lat, jak potrafiłem być tu na tym zakładzie pracy. W kufajce takiej, których rękawy odstawały dosłownie do kolan, w śmiesznym ubraniu, w kasku, który był za duży i leciał na plecy, miałem okazję tu być. Różne były sytuacje, od skomplikowanego podnoszenia statków do statków, które się prawie wywracały na doku. Pamiętam taką jednostkę, katamaran potężny tu na doku 5, podnoszona jednostka do góry i kibloki, które były podbudowane, czy łamały się pod tą jednostką. Podejmowałem natychmiast decyzję o zanurzeniu, żeby nie uszkodzić statku i doku, także proszę mi wierzyć. Było to niesamowicie stresujące, jak człowiek, który wszedł pod kadłub, zobaczył, co się dzieje i na głowę zaczęły lecieć podpory, nie? Nie ma jednakowego dokowania. Nawet ten sam statek, który wchodzi po raz trzeci czy czwarty, nie można traktować jednakowo. On musi być traktowany indywidualnie. To wszystko zależy od pory roku, od temperatur, od siły wiatru w szczególności, od stanu zabalastowania jednostki, także wszystko trzeba traktować indywidualnie. Nie chciałbym niektórych zawodów wykonywać, co pracuję. Tak jak podziwiam i będę podziwiał górników za ich trud i tą pracę, co mają. I nie chcę mieć świadomości, że nade mną jest ileś set metrów ziemi i w każdej chwili mogę z tego nie wyjść. Tak samo tutaj w tej stocznie są zawody, na przykład kadłubowie, gdzie w dnie podwójny musi pracować. Mam szacunek do ich pracy. Nigdy się nie zdawałem być kadłubowcem i nie chcę.
Pierwszy raz właśnie byłem u dziadka w 75 roku, jak miałem 3 lata. Tutaj pierwszy raz byłem w Gryfi. Tworzymy taki system wewnętrznego szkolenia, właśnie wykorzystując doświadczenie naszych najstarszych pracowników. Są to zawody unikatowe, typowe tylko dla stoczni, a wręcz i dla stoczni remontowej. Gryfia od 2015 roku konsekwentnie staje na nogi. Wysoka jakość i dobry stosunek do tej jakości ceny pozwala nam patrzeć optymistycznie w przyszłość, tym bardziej, że rynek przebudów i remontów statków jest rynkiem bardzo perspektywicznym. Teraz dzięki naszemu ministrowi gospodarki morskiej Markowi Gróbarczykowi jest realizowana dla Gryfi przez stocznię Wulkan inwestycja budowy nowego doku numer 8, który będzie najnowocześniejszym dokiem na Bałtyku. Wszystkim naszym pracownikom, ich rodzinom, wszystkim zdrowia, wytrwałości, dumy z firmy. Mam nadzieję, że widzą zmiany.